dziewczyny, cześć chłopaki, oto jestem i dziś wyjątkowo nie nagrywam w poniedziałek, tylko w środę, bo w poniedziałek miałam kolejną radość i uciechę, rozrywkę swojego życia, czyli kolonoskopia. Tak się po niej źle czułam, że mówię nie, nic nie nagrywam, nic nie robię, nie kombinuję, przeczekam ten ciężki czas, no i w końcu jest mi trochę lepiej, lepiej się czuję, mówię dobra, zaczynam nagrywać, żeby mieć znowu jakieś nowe klipy, wiecie, do nowego, kolejnego vloga, no dobrze mówię. Dobra, w szczegóły was nie będę tutaj już wciągała, jeśli chodzi o tą kolonoskopię, powiem wam, że nie jest to miłe badanie. U nas jest tak, nie wiem jak jest w Polsce czy w Europie, ale tutaj jest tak, że kiedyś było, że zaczynało się z tą kolonoskopią od 50 roku życia, a teraz przesunęli ten czas, już jak się kończy 45 lat, no to wysyłają na kolonoskopię, no bo w Stanach rak jelita grubego zbiera żniwa, więc mi już lekarz truł od chyba 3 lat, że mam iść, a ja mówię nie, nie, nie pójdę, nie zmusi mnie, a jednak mnie zmusił, no i zrobiłam, poszłam. I mam nadzieję, że słuchajcie, nowy problem mi nie dojdzie, że tam jest wszystko okej. Także czekam na wyniki, mam nadzieję, że tam będzie dobrze. Nic się nie dzieje, więc nie sądzę, że coś tam tragicznego będzie. No ale wiecie, wiecie jak jest. No. Dobra, to tyle o chorobach i już mam nadzieję, że już więcej wam tutaj nie będę mówić o chorobach, lekarzach, bo no tak się akurat złożyło, że zaczęłam nagrywać i to się po prostu wszystko tak ponakładało, no i mówię wam, po prostu no mówię, a jeżeli ktoś nie lubi, no to sobie to przewinie. Boże, jak mi te włosy tak tu się strasznie czepiają, ja dzisiaj nie mam żadnego makijażu, tylko pociągnęłam sobie usta jakąś pomadą i rzuciłam trochę tego bronzera z Chanel. Ja go lubię, powiem wam, on jest taki, że można się nim ostro tam pomaziać, pomaziać i nie ma chyba tam żadnych tych, nie? Takich plam, nie? Ja nie widzę przynajmniej tutaj w lusterku. Jest okej, takie naturalna twarz, jakby była normalnie, tak naturalnie, wiecie, muśnięta słońcem. Jest okej. Jeśli chodzi o pomadki, to musiałabym sobie zamówić coś nowego, bo wiecie co, ja mam teraz, no zakręcie. Ja mam teraz tylko te od Charlotte i one są matowe, one mi tak wysuszają usta, że rzuciłam je w kąt, mówię, nie chcę ich używać i mam jakieś tu błyszczyki, konturówką sobie troszeczkę pociągnęłam usta, no tak wyszło, wiecie, tak jakby jakaś pomadka, no ale taka to moja kombinacja wymyślona. I to w zasadzie tyle, złapałam zadyszki. Byłam dzisiaj na spacerku, zaliczyłam 6000 kroków, mam 30 minut ćwiczeń zaliczone, jak widzę tutaj. Strasznie wysokie tętno mam jak do tej pory. Ale no nic, wiecie, no staram się, chodzę, dzwoniłam też już do dietetyczki, więc babka mi ułoży dietę związaną z tą tarczycą, żebym tutaj, wiecie, żeby te wyniki się poprawiały, nie pogarszały, trzeba dbać, lekarstwa, no i mam nadzieję, że mi po prostu radość życia i energia wróci, bo już mnie to naprawdę zaczyna szczerze irytować. Powiem wam, że ja już cokolwiek tylko trochę zrobię, po domu nawet pochodzę, posprzątam i moment, chwila, i ja jestem już bez energii, bez siły, nóżkami wleka ze sobą. No i mój mąż się ze mnie śmieje, mówi, o biedactwo, biedactwo, nieszczęśliwe, tak. Ale byliśmy wczoraj na strychu, bo już ściągaliśmy bombki. I wiecie co? Ja zobaczyłam tam 4 takie duże pojemniki plastikowe swoich ubrań. Niektóre nawet z metkami. Ja wszystko tylko kupuję, założę raz albo nie. I wszystko pakuję, wynoszę, bo mnie po prostu przygnębia, przytłacza, jak widzę dużo rzeczy. I w tej chwili już nawet tutaj w tej mojej garderobie czuję, że mam za dużo tego wszystkiego i chciałabym trochę tego już zminimalizować. No i stwierdziłam, że nic innego mi nie pozostało, jak faktycznie wybrać sobie rzeczy, stworzyć sobie minimalistyczną szafę na jesień, na każdą porę roku i chodzić tym, chodzić, 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 jak się coś będzie niszczyć, wymieniać. Bo to jest bez sensu, że ja to kupuję, wydaję na to naprawdę niemałe pieniądze. Jak ja sobie tak popatrzę nieraz na swoje wyciągi z konta, to wydaję, słuchajcie, ostro. No, perfumy sobie nowe znowu zamówiłam z tej Prady, co wam mówiłam. Czekam, aż przyjdą co jeszcze zrobiłam? Słuchajcie, co jeszcze zrobiłam? Aha, ja tak mam, że jak się do czegoś przyczepię, tak jak teraz się przyczepiłam powiedzmy do perfum, to będę kupować, kupować, kupować. Później mi minie i się przerzucę na coś innego. Ale jeszcze, zanim to nastąpi, to mam tutaj jeszcze takie, wiecie co, drobniutkie, malutkie zakupy. Maleństwa tylko sobie kupiłam, nic takiego, wiecie, super.
szczególnego, więc taki topik na lato. On jest beżowy taki, w takim kolorku. No wiecie, no teraz nawet też mogę narzucić do kardiganu. No, latem będę sobie po domu biegała, bo to z taką myślą, wiecie, takie rzeczy do domu, to nie jest nic jakiegoś takiego specjalnego. Majtochy, spodenki znaczy, też takie beżowe, z podszewką. Mam nadzieję, że to nie będzie, słuchajcie, takie bardzo gorące, bo jak to będzie takie bardzo ciepłe, to ja w tym nie uchodzę latem, bo u nas te lata są okropne. Po boku mają tu kieszonki, więc takie gadki w rozmiarze L. I ostatnia rzecz to spodnie sportowe z białą lamówką, też w rozmiarze L, taką mają lamówkę, no zwykłe spodnie po prostu, zwyczajne, najzwyklejsze spodnie sportowe, które zaraz tutaj metkę odrywam i będę chodzić, nie będę tego zaraz składać gdzieś i później zapomnę i nie będę nosić. Dobra. Powoli, powoli mów kobieto, bo ja tak szybko mówię w tych vlogach, jak odsłuchuję filmiki, składam je, to mówię, kurczę, jak ja szybko mówię, czemu ja tak szybko mówię? Nie wiem, mnie jakby coś, wiecie, goniło. To tyle, dobra, nie będę wam tutaj już przynudzać, będę kończyć i postaram się jeszcze coś dograć do końca tygodnia, żeby ten vlog nie był taki, wiecie, krótki i taki, no, powiedzmy, monotonny. Jeszcze wam pokażę tą moją szafę minimalistyczną, co sobie zrobiłam, ten, w zasadzie nie szafę, kącik, no chodźcie. No właśnie, i tutaj sobie stworzyłam ten kącik mojej takiej sezonowej, minimalistycznej szafy, które chcę po prostu nosić te rzeczy, wynosić to, niech to tak mnie nie wisi już latami, bo po prostu ja oszaleję. Tak się nie da żyć. Więc co ja tutaj mam? Mam, zostawiłam sobie jedną koszulkę z krótkim rękawem. Mam 5 tutaj takich topów z długim rękawem i 5 topów z takim golfem. To są takie cienkie te t-shirty. Później mam tutaj 2 bluzy, koszule, 3 koszule mam, nie, przepraszam, 4. 4 koszule sobie wybrałam. No i 2 swetry z wycięciem takim V, bo jeszcze nie jest tak zimno, żebym chodziła w golfach. Już jeden mam na sobie, drugi tu wisi. No i tutaj mam spodnie, w których chodzę, jakieś jeansy takie ala skórzane, materiałowe, no i sportowe spodnie, w których biegam po domu. Wszystko wystarczy. Dziękuję. Ja w tym będę chodzić. Jeszcze zminimalizuję sobie swoją tutaj kolekcję tych torebek, bo uważam, że no mam tego za dużo, po prostu ja w tym już nie chodzę, bo nie lubię. Nie lubię przekładać swoich rzeczy, wiecie, z jednej torebki do drugiej torebki. Często coś pogubię, albo portfel zostanie, a ja jestem gdzieś, wiecie, daleko na zakupach. I przy kasie się dowiaduję, że ja nie mam kasy i nie mam czym płacić. Nawet nie chcecie widzieć, jaką mam wtedy minę, jaką jest. Okej, u nas już choinka sztuczna stoi w jadalni. Mogę kawę robić? No już, no rób, no widzicie, tak, ja tutaj mam takie warunki do nagrywania. Gdzie się nie ruszę, to jestem przeganiana. Espresso, 5 sekund. O, to ja już skończę za 5 sekund. Byłam ostatnio w Tradersie i troszeczkę sobie kupiłam takich ziół w doniczkach. No i ta moja słynna butelka, którą już mam parę lat. Wodę, po prostu, żeby pić wodę. Ja zaczynam od 9 rano, bo od 7 to, słuchajcie, nie jestem w stanie już pić wodę. I słuchajcie, kupiłam sobie fajne czekoladki w tym Tradersie. To jest gorzka czekolada, różne smaki. Karmel, tutaj mamy orzechy. Dobre są, powiem wam, że to jest smaczne, no kaloryczne, bo jedna taka czekoladka ma 150 kalorii, ale bardzo dobre jest, wiecie, tak przy świętach mówię, dobra, kupię. Więc tak tu wygląda mój teraz kącik ziół. Tu mam już butelkę z wodą przygotowaną, ja sobie to spryskuję codziennie, dbam o to i muszę to powoli chyba poprzesadzać w takie gliniane, ładne doniczki, więc ja lubię mieć zioła, bo u mnie kuchnia bez ziół to jest nie kuchnia, dlatego tak namiętnie je kupuję i hoduję i nie mogę się doczekać, kiedy ja w końcu będę miała, wiecie co, swój ogródek, a najlepiej małą szklarnię, gdzie bym mogła sobie takie zioła hodować, po prostu uwielbiam hodować zioła. Oj, zapomniałam, jeszcze wam pokażę mojego kaktusa, którego kupiłam na Halloween w takiej fajnej, o, nie ma fokusu, fokus, no sfokusuj się, kamerka, w takiej fajnej doniczce, no i on sobie tutaj tak rośnie, zobaczcie, jaki fajny, i towarzyszy mi zawsze każdego dnia, gdy gotuję, bo w zasadzie on tutaj stoi, o, to jest jego miejsce, wiecie.
Dzisiaj mój mąż gotuje obiad. Jestem na przesłuchaniu, muszę powiedzieć, co gotuje, tak? Tak, 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 mów, mów, bo ja bym raczej ci zadała pytanie, czego tu nie ma. Nie, no to same tylko warzywa są. Jest na mleczku kokosowym, troszeczkę curry dorzuciłem i pasty curry też. I tutaj masz warzywa takie jak marchewka, groszek, są kiełki bambusowe i są takie specjalne, fajne grzyby. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale wiem, że są bardzo zdrowe. No i trochę selera naczynnego. One jak gąbka wyglądają, te grzybki. Tak, i potem już na samym końcu, jak się to wszystko fajnie zagotuje. A, i jeszcze przyprawy. O, tu czarnuszkę widać. Jeszcze jest olej... olej... nie, nie kokosowy. Olej... Awokado? Orzechowy? Nie. Jaki wziąłeś? Taki olej prażony. O, taki. Sezamowy. Człowieku. No. I to, jak sobie to tak fajnie... Kucharzu! Różne takie rzeczy dodałem fajne. I jak to się tak wszystko fajnie ugotuje, to jeszcze na sam koniec bok choya zielonego sobie dodamy. A ja robię nany. Ja robię nany. Także taki dzisiaj nam się tutaj będzie prezentować obiadek. Trochę hinduski, można powiedzieć. No bo ja mam autentyczne nany z Indii właśnie. Hinduskie. Także robię. Działam tutaj na patelni. Jeszcze co mówiłeś, bo musiałam małego szybciutko wypuścić. Jeszcze awokado, ale to na sam koniec. To niby awokado nie będziemy gotować. To są te grzyby. No one takie jak bombeczka są. Bombeczka, ja też nie pamiętam jak one są. One mają taką śmieszną nazwę. Ale są super świetne w smaku i fajnie się je tak je razem z tym. Musisz ten przepis sobie zrobić, pokazać. No to jest dobra. Ta strawa. Ta strawa jest dobra. To jest, co to jest? Jak tam nazywasz? Stew. Okej. To nie ma nazwy, no tak to jest. To jest ala marcinowe. Jest, bo jest. Danie. No, może i pewnie ma nazwę. Tak podpatrzyłem trochę tak, różnych przepisów pomieszałem. Żeby smaki się jakoś tak połączyły, dobre były do podniebienia, to jakoś coś takiego stworzyłem. Okej, dobrze. Dobrze, drogi mężu, dziękujemy. Troszkę sztuki nowoczesnej. Mała przebitka.